Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Zaczynamy Ligę 9. Od razu tu pokazuję, że jest dowód na to, że jest Liga 9. Przy okazji chciałem wam powiedzieć parę rzeczy. Mamy Once to Watch, czyli taka specjalna drużyna tygodnia. Z ważnych meczy przeszedłem wyzwanie Schalke Mönchengladbach. Tak, zbudowałem skład. No i dostałem za to dużą złotą paczkę premium, którą chciałbym sobie otworzyć. I przy okazji przeszedłem turniej jednego gracza, który chętnie jeszcze przejdę parę razy, bo na tym można zbić dobre końsy. Nie ukrywam, że na Ter Stegenie robię interes, może nie życia, ale przynajmniej mi się końsy zwracają za każdym razem, jak po prostu wystawiam po droższej cenie, gdy go kupię po tańszej cenie, więc no naprawdę, no nie wiem co mogę powiedzieć. Dobrze, że teraz mam tą FIFA. No może tak bez większego gadania otworzyłbym tą paczkę, tą największą, kusi, żeby otworzyć tą największą paczkę, bo ja sam nie wiem co w niej będzie i zobaczymy co to będzie. Parolo, chciałem go mieć w składzie i go już mam, proszę bardzo. I Parolo dołączy do Serie A bezpośrednio. No, paczka nie zachwyciła. A wydałem ile? No, dobre 10-13 koła. O, jest i Barbo, o kurde. Jak jest i Barbo, to on pójdzie chyba... taki tani już jest. Ile on ma lat? 10, 26, co? I tak mało? Za Ibarbo? Kurde, 3 na 3 wysoka, jaka fizyczność. Ty, to idzie go połączyć z tym, Murielem. Ty, ja go nawet nie sprzedają, on się może przydać. Marco Parolo oczywiście do aktywnego składu. Za kogo tym razem moglibyśmy go... Za tego, No dobra, do klubu. Mamy już 19 godzinę. O, mamy Kabele. Ten to musi być chyba naprawdę po dobrej cenie. Zobaczymy. 1200. No fajnie, 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 wszystko fajnie. Tylko ja chciałbym już przejść do nagrywania. Tylko nie wiem ile naprawdę kosztuje ten Kabela. Fizyczność ma dosyć niską, ale kurde, no jest coś wart. Zobaczymy ile. To sobie przypilnuję. Dobra. To powiedzmy, że do... Na transfer. O, mamy Richardsa. Zobaczymy ile tutaj kosztuje. Czy on nie jest za drogi? Nie, nie jest specjalnie drogi. Ale możemy go wysłać do klubu. Lejka, co to jest? Co to jest? Ja się pytam, co to jest za gówniak. O kurde, to nie wiem, czy ja to nawet nie jest na Quixela. Cholera. Nie wiem, czy... Dobra, na razie do klubu. Neto, o, mamy środkowego. Ty, kiedyś chyba zbuduję Ligę Rosyjską, bo mam już Lodygina, bramkarza. Mam lewego obrońcę z Zenitu i mam teraz Neto. No to sobie go zostawię, bo się przyda. O, Sako, mamy znowu napad Premier League. Znaczy, ile on jest w ogóle warty ten... Kurde, no transferową go posłałem. O, mamy kolejnego obrońcę z Ligi Włoskiej. Czy on coś jest w ogóle wart? Czy on w ogóle jest dobry? A metr 188 ma. No niby nie jest taki zły. Zobaczymy w podstawowym składzie w Serie A. O, patrzcie, kurde. Dobry by był. Tylko za kogo by tu zmienić? Tym razem. Ciężki wybór. Bardzo trudny nawet bym powiedział wybór. A za Jorfę. Przełącz to tutaj do klubu. Mamy Larsona, też z Premier League. On coś jest warty, Larson. Ale otworzyliśmy paczkę, zobaczyliśmy co tu mamy ciekawego. Dobra, na razie tu. Muns.
ile ty jesteś wart. Trzeba sprawdzić dokładnie paczkę, bo ona była sporo warta. To była ta za 15 tysięcy. No dokładnie, ale niestety mało co mi się zwróciło, jak widzę. Mamy kontrakty. O, ma... Myśliwego mamy. To od razu na sprzedaż, bo już czuję... O, czuję przypływ końców. Tak, myśliwy. Myśliwy to jest to, czego po prostu szukałem. No piękny. I już mi się tutaj część końców zwraca. W zupełności. W zupełności to mi się zwraca. Więc bardzo fajnie. No i wystawię go po prostu na sprzedaż, więc niech idzie w cholerę. Ale nie, ja miałem sobie porównać ceny. Czyli coś widzę około 2000, ale może być znacznie więcej. Dobra, wystawiam to na sprzedaż. Niech idzie to w cholerę. Ale no dałbym komuś myśliwego, owszem, ale jaki to będzie miało sens? Powiedzcie mi potem, bo... Nie, no wyślę to na sprzedaż, niech mi się zwróci, bo ja wydałem i tak sporo kasy. A tu kurde, wolałbym, żeby coś chociaż trochę mi się zwróciło, a tutaj... To nawet nie wiem, czy to nie jest nawet na Quixela. Ja bym to nawet Quixelował, szczerze mówiąc. Na Quixela to pójdzie. Na Quixela. Liga Szkocka, czy jest coś w ogóle warta? Liga Szkocka. Nie, no też chyba na Quixela bym powiedział. Quixel. Primera Division. No nie widać, żeby było to takie jakoś możliwe na sprzedaż. Więc kolejna karta na Quixela. O, mamy leczenie kontuzji. To sobie wystawię, bo ja nie będę leczył, ja nie będę używał tego w ogóle. Więc to jest wykluczone w zupełności. Mówicie, że za 800, ale to zobaczymy za chwilę na transferową. Z tym. O, mamy dwie błyszczące karty, nawet trzy bym powiedział. Zobaczymy, czy one w ogóle mają swoją wartość do tej pory, czy one zachowały swoją wartość, bo też bym je sprzedał. A czemu? Bo zawsze to by mi się zwróciło, a ja nie korzystam z błyszczących kart, tylko z tych zwykłych, bo one są najlepsze. Dobra, to wystawimy ją tak, za 400. Hasta la vista. Teraz jeszcze te błyszczące karty. Ile one w ogóle są warte. A jak nic, to po prostu pójdzie to na sprzedaż o 450. Jak mam rozumieć. 450, a jak 450, to 500 na kup teraz. No i chyba tak będzie. O, dokładnie. No i dobra. No i 500 na kup teraz. No i kolejną wystawiamy. Niech mi się chociaż jakaś część zwróci. Bo niestety to nie wszystko nam się zwróci. To przy okazji do klubu, bo mi się nie przydadzą. A to w ogóle też coś kosztuje w sklepie, jak się kupuje. Nie. Jak zawsze, no to oczywiście także do klubu. No i zaczynamy. Tutaj jeszcze wam pokażę historię sezonu. Ukończony sezon, bilans 3-4. No niestety więcej przegranych niż wygranych, ale remisy przynajmniej jakoś tutaj są. Najlepszy wynik to jest 12 punktów, czyli maksymalny tak naprawdę. Strzelonych bramek 17, średnio na mecz to 2 gole. Jak 1-7 to jest 2. Straconych 18, no to mamy minusowy bilans. To źle wróży. Dobrze, zaczynamy nasz następny mecz. Czyli pierwszy w lidze 9. Jeszcze wam przedstawię statystyki, bo pograłem trochę. Perin już 15 meczy. Hisaj 14, jedna żółta kartka. 15 spotkań. 15 spotkań i jeden gol ze stałego fragmentu gry z rzutu rożnego.
Armero 15 spotkań, jedna czerwona kartka, ale to była akcja indywidualna, taktyczna, więc no to się musiało skończyć. Sanchez 14 spotkań, dwie brameczki i jedna asysta. Giorgino 14 spotkań, jeden gol i 4 asysty, więc no asystent tutaj jest niezły. Parolo, no i zadebiutuje u mnie. Dam mu debiut, dam mu szansę, bo z takiej paki wylazł mi tu Parolo, więc fajnie. 15 spotkań Diabiany, 1 gol i 5 asyst. Muriel 14 spotkań, 14 bramek, 1 asysta, więc to jest, kurde, morderca. I Balde Diao 15 meczów, 5 bramek i 6 asyst i 3 żółte kartki. No i tutaj naprawdę fajnie, fajnie się nim tu gra. No muszę przyznać, że jeden chyba z tych lepszych skrzydłowych. A tu mamy, tak lekko mówiąc, dziwaczny skład. Bardzo dziwaczny. Niang w ogóle, nie wiem co to jest w ogóle. To jakaś pomyłka jest. Pola. Niech wszyscy odejdą. No odejdźcie, odejdźcie, no. Ten jeszcze mi tu stoi. Przecież będzie i tak spalony. O, zasuwaj, zasuwaj! Keita! A, Muriel. O, rzut karny, panie. Co Sanchez porobi? Co on tu porobi? Teraz kto wykona karne? No, powinna być tu czerwona kartka, bo ten faul był brutalny. Całkiem brutalny. Oj, oj, oj. Mnie tu położył. Teraz kim wykonać ten rzut karny? Muriel jest, dobrze. Okej. Teraz jak tu się ustawić? Jakże to sknocił. Kurde, te karne tutaj są trudne. A to była sytuacja, gdzie już mogłem wygrywać, a ja to po prostu zwaliłem. Dobra, nasza piłka przynajmniej. Zwaliłem wam karnego, więc sorki. Od razu mówię, że jeszcze się muszę nauczyć tych karnych w tej FIFA. Moja gałka się musi jakoś ogarnąć. Albo nowego pada trzeba będzie kupić. Tyle. O, dobrze, Sanchez. Strzelaj! O! Przyszedł tutaj z kopyta walnął. Muszę bardzo często na Sancheza zwracać uwagę, bo to jest najwyższy. Okej, dobra. Albiol, podanie. No to był błąd. Nie. Jeb. O! Muriel zabił. Mogło być 2-0, ale jest 1-0, teraz w drugiej połowie trzeba go po prostu znokautować. O kurde, jeszcze od poprzeczki tu wpadło. Muriel, mordujesz. Pięknie. I już jest 1-0. Teraz trzeba uważać, w ogóle dałem defensywny. Nie mam... O, tu już zrobił jedną zmianę. O, o, Elliot już pisze jakąś szybkość. Która chce mi przeszkodzić, ale za dużo to pan nie może zrobić. Dobra, chytem do kumajki. Kurde. Nie, serio, po takiej szmacie? No nie spodziewałem się. No jeszcze to mi się pokazało. Aha. Tu mamy. Ouu, teraz trochę ten skład lepiej wygląda, więc tutaj. Tutaj może być ciekawiej już. Tam jeden mecz, kurde. O, i już Parolo na napadzie. Hahaha.
O, pięknie, czwarta minuta, kto to szczelił w ogóle? Sytuacja znikąd, ale jednak. Keita, kurde. Teraz dobrze, teraz jest lepiej. Teraz muszę, nie mogę marnować karnych. Nie, dobrze. Muriel. O, dobra. Mam rozumieć, mój przeciwnik się spróbował teraz na chyba radzi. O, kurde. O, zabiłem. Fuck. Ło! Co wyciągnął ten pernik teraz? Co on teraz wyciągnął? To jest niepojęte. Jego refleks jest naprawdę zabójczy. Aha, jest znowu wyrównanie. Ten Palacio. Kurde. Ale jak ja to zrobię, to ja już nie wiem. Tyle czoła temu, który już po prostu wie co robić. O, dobrze, że nim wyszedłem. Sytuacja się kroiła. Kurde, i tak on spróbuje grać. No to wychodzi. Wtedy to Anderson. Spudłował. O tyle dobrze. Jedziesz Keita, Keita zasu... Ej, no ale to jest brzydkie. Czarny czarnego bije. Bastos, kurde. Też z Lazio. Dobra, teraz tak. Dośrodkowanie zrobimy konkretne. Tutaj. Tu najlepiej. Nie trafił? Jest rzut rożny. To jest o tyle dobrze. Możemy spróbować wpuścić tego. I Cardiego plus i Turbę. O, zobaczymy na te 10 minut. To są moje takie dwie zmiany. Wiem, trochę za późno, ale muszą dać jakiegoś orzeźwienia, więc w nich wierzę, że te 10 minut postarają się coś po prostu tutaj zmontować. Turbę to jest prawie skrzydło. Więc trzeba na prawe skrzydło napadać. On jest strasznie ofensywny. Nie wiem skąd tyle agresji. No, faul! Dobrze, Hysaj. Piękny jest i Turbę. Kurde, błąd. No nie, to już był brzydki faul. Na rzut wolny. Dobra. Zrobimy tak. I Turbę. I on to poda gdzieś tutaj. Albo Icardi. Zobaczymy co z Icardim. Podkręcenie. Dobra. A co to było? No spoko. Nie. Nie wiesz, to jest dalej remis. Ale obrona musi wrócić. Jorginho. Jest i Turbę. Kurde, nie wierzę w niego. Walczy do końca. To jest niemożliwe. Armero!
Kurde, aż się gorąco robi, jak widzę mojego przeciwnika. No nie wierzę, że taka strata, bardzo łatwa strata zresztą. Oho, zaraz się posypie. Wybijaj to. Kurde, no taki remis. Co to było? Ja się pytam, co to było? Keita Balde Diao. Tylko tyle? Kurde. No szkoda, szkoda, że to jest remis. No ale coś trzeba zrobić. Nie poradzimy na to nic. 0-1-1. Ja bym chętnie jeszcze.